Jak mądrze dokarmiać ptaki zimą? Oto jest pytanie. Jak podkreśla nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń Sławomir Kochut, właściwe dokarmianie to prawdziwa sztuka. Jak już rozpoczniemy taki proces, powinniśmy go kontynuować do wiosny. I powinniśmy również pomyśleć, gdzie nad lokalizacją takich miejsc do karmienia, ponieważ powinniśmy też zabezpieczyć dostęp do wody dla ptaków. Ptaki nie potrafią napić się śniegu czy lodu, one potrzebują mieć wodę, bieżącą wodę, więc w naturze to mamy potoki różne. Natomiast przy domach musielibyśmy ten pojemnik regularnie wymieniać, bo ta woda będzie nam nocą zamarzała, tak? Powinniśmy również pamiętać, że nie każde takie pożywienie, które na co dzień u nas w domu występuje, nadaje się dla ptaków. Na przykład chlebem nie powinniśmy ptaków dokarmiać, to im bardzo szkodzi. Nie powinniśmy dokarmiać pożywieniem, które jest z dodatkiem soli, ponieważ ptaki nie potrafią, organizmy ptaków nie potrafią oczyścić swojego organizmu z soli. I jeśli mielibyśmy taki pokarm stosować, to on powinien być niesłony. W trakcie bardzo silnych mrozów takim dobrym pokarmem jest słonina, czysta słonina, ale nie solona. Wtedy one potrzebują tłuszczu, stąd te kule, które zawierają też tłuszcz i nasiona. Także myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy. Też pamiętajmy o tych ptakach wodnych i też to często widzimy, że po prostu dokarmiane są te ptaki pieczywem, czy suchym, czy jakimś świeżym, zakupionym przez ludzi. Nie jest to właściwe. Nadmierna ilość tego pokarmu w wodzie też powoduje zmiany w tej wodzie, namnażają się glony, jest mniej tlenu, ryby też na tym cierpią, także owszem, możemy wziąć płatki owsiane i spróbować takimi płatkami dokarmiać ptactwo wodne. Natomiast unikajmy pieczywa, unikajmy takich pokarmów solonych, które gdzieś tam w domu występują. Raczej powinniśmy sobie zaopatrzyć się w nasiona różnego typu, najlepiej oleistych roślin. I to jest najlepszy pokarm dla ptaków. W Nadleśnictwie Ustroń przy leśniczówkach i składach drewna całą zimę działają ptasie stołówki. My jako nadleśnictwo, jako Lasy Państwowe mamy w obowiązku zaopiekować się, ale właśnie głównie ptakami, tak? Czyli zakupujemy karmę, wykładamy tą karmę i przy leśniczówkach, i przy lesie. Głównie są to nasiona lub takie specjalne kule przygotowywane dla ptaków. My rocznie około kilkudziesięciu tysięcy wydajemy na dokarmianie ptaków. Współpracujemy także ze szkołami, z przedszkolami, gdzie przekazaliśmy takie duże właśnie tego typu karmniki i też staramy się choćby część tego pokarmu zabezpieczyć, więc co roku tam troszeczkę zawieziemy. Nie jesteśmy w stanie całej zimy im zabezpieczyć, więc też we własnym zakresie to robią. Ważne, aby pamiętać o stałym wykładaniu karmy. Jeśli te warunki są niesprzyjające, to musimy to kontynuować, ponieważ ptaki się przyzwyczajają do tego miejsca, one będą przylatywały, będą szukały tego pokarmu w tym miejscu. Przy niesprzyjającej zimowej aurze można dokarmiać również pozostałe zwierzęta żyjące w lasach. Ale tutaj również warto zachować zdrowy rozsądek. Tym zwierzętom, które bytują w lesie, żyją w lesie, mówimy głównie o ssakach, tymi zwierzętami zajmują się koła łowieckie, myśliwi, tak? Oni mają obowiązek zadbać o tą zwierzynę zimą, ale nie mówimy o karmieniu, tylko o dokarmianiu tych zwierząt. I prace badawcze, jakie były prowadzone, w tej chwili sugerują ograniczanie tej pomocy, więc naprawdę w trudnych warunkach, przy dużej pokrywie śnieżnej, przy takiej mroźnej zimie, wtedy tak, te zwierzęta również potrzebują pomocy. Koła łowieckie myśliwi dbają o to, aby budować takie specjalne paśniki dla nich, o to, aby zabezpieczyć tą karmę na zimę, więc to są siana różnego typu, kiszonki, tak, również zboże, marchewka. Chcąc samemu gdzieś dokarmiać, mieszkając gdzieś w pobliżu lasu, też powinniśmy pamiętać o tym, że nie każda karma nadaje się dla takich zwierząt. Na przykład nie powinniśmy wystawiać surowych ziemniaków, czy nawet obierek z ziemniaków, ponieważ one zamarznięte, przemarznięte powodują biegunki u tych zwierząt. Także też warto może gdzieś poczytać troszeczkę, zanim zaczniemy, zainteresować się. I to też jest cenne, ale pamiętajmy, nie karmimy, tylko dokarmiamy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL Marta Szymik-Telesz.